Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Naszym dzisiejszym celem jest zdobycie zamku Chojnik, idąc czarnym szlakiem, także myślę, że to będzie... Ja myślałam, że to jest twój cel, a swoją księżniczkę to widzę nie cieszy do zamku. Tak, oczywiście, na rękach nie są cady, to jest mój cel na dzisiaj. Możesz na plecach. No dobrze. Skręć w lewo. Zobaczymy. A prawda jest taka, że bardzo dawno nie wchodziliśmy jakimś trudniejszym szlakiem, także... Żadnym szlakiem. Nie, ostatnio wchodziliśmy na wulkan. To w sumie brzmi dumnie. Ale taką płaską ścieżką, a tutaj czarny szlak. Może będzie trzeba się wdrapywać. Będzie ciekawie, będzie fajnie. Zapraszamy do dalszej części odcinka. Na razie będzie śmiesznie. Gwarantujemy. Drodzy Państwo, naszą dzisiejszą górską wycieczkę zaczynamy przy zajeździe tak. Pod Chojnikiem. Zaparkowaliśmy tam autko w restauracji płatne parking Dyszkę i dobrze. Stąd startujemy. Tak, w Google Mapach sprawdziłem, że jest to wejście na szlak czerwony i czarny. My zmierzamy bardziej ambitnie, a ten czarny. Tutaj zaczyna się teren Karkonoskiego Parku Narodowego. A my chyba jeszcze w górę. Znaczy w górę to na pewno, ale jeszcze w którą stronę. I tak o tym czarnym szlaku myślę, że w sumie zawsze można zawrócić i wybrać czerwony. A poza tym... Zobacz, ja niektórzy dotarli do tego miejsca tylko. I koniec, i już ślad po nim zaginął. Słuchajcie, ja jestem zadowolony, bo całkiem ładnie... Przyszliśmy z parkingu tutaj. Tak, spakowaliśmy wszystkie rzeczy sobie. To już coś, prawda? Wydaje mi się, że mamy wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, nawet jakbyśmy się zgubili w tych górach gdzieś, nie wiem. Nie mamy najpotrzebniejszych rzeczy, Rafał. Czemu? A, stragan. Nie, to trzeba pokupować. Kierunek wybraliśmy dobry. Tutaj mamy godzinę otwarcia, ostatnie wejście pół godziny przed zamknięciem. Tutaj bardzo miła, uśmiechnięta pani, przynajmniej tak po oczach widziałam, bo pani miała maseczkę. Która pytała, czy vlogujemy. Także właśnie vlogujemy. No, to już to jest bardzo ważna i cenna informacja. A jeszcze z cennych informacji, zanim złapiemy bardzo dużą zadyszkę, to teraz idziemy połączeniem szlaku czerwonego z czarnym, a potem się rozłącza na dwa tory. Tak, tak wygląda czerwono-czarny. Jak będzie okazja, to my też się rozłączymy. A potem będzie czarny. Aż zdjęłam czapkę z Daszkiem, żeby tutaj podziwiać drzewa nad nami. Mamy tutaj znak ukazujący to, że szlaki się teraz rozdzielają. Że Rafał nie kłamał. Tak. My idziemy w lewo. Żyjesz? Jeszcze tak. I tutaj ładnie widać różnicę. Szlak czerwony. I szlak czarny. Ja tylko chciałem powiedzieć, co mnie zmotywowało do tego, że wybraliśmy dzisiaj czarny. Co cię pogięło? Czytałem w internecie, że z czarnego szlaku jest bardziej malowniczy widok, że widać jakieś zbójeckie skały i tak dalej, które bardzo poleca się. A dlatego tak mówisz obejrzeć. W taki sposób? Co? Bo schody mnie... Ja jestem dobry ze spinaczca, nie w pochodnej po schodach, radę, tak? Damy radę. Mi jest chyba po prostu za ciepło, zaraz coś z siebie zdejmę. Nie, chyba tak, a jeszcze tak. Po prostu mam w plecaku dwie warstwy. Mamy... Za ciepło się nie, brałam. Bo tak naprawdę my mamy i herbatki, i wrzątek, noże, zapalniczki, mamy jak hobbici się wybieramy. A nie mamy siły tej...
Znajdujemy się właśnie na 450 metrach nad poziomem morza i las, który tutaj się nad nami rozpościera, to but, las bukowy. No, las bukowy. Tak. I jest tutaj z takich mądrości. Może tu mieszka buka? Tak, tu buka na pewno mieszka i dlatego muminki się jej boją, bo taka jest leśna, taka dziwna. A z takich ciekawostek merytorycznych to ludzie zaczęli przekształcać w dawnych czasach właśnie tereny podgórza i dochodziły właśnie one do tego momentu. Czym wyżej w górę, już mniej przekształcany jest teren, bardziej dziki. Nie dziwię się. A tutaj ludzie jakby swoją ręką też dołożyli. Ciekawe, nie? No. Kolejny przystanek, Zbójeckie Skały. Chciałam strzały powiedzieć. Tak, z Władcy Pierścieni. Tutaj właśnie tacy zbójowie, wiesz, z Lothrien, z łukami chowają się, tak, w tych tak, właśnie tam, pieczarach. Tam tutaj, tak, orkowie ich biegają, szukają na zgóle. Kryształy tu są, minerały różne. No to weźmiemy do domu. No dobrze, dobrze. No i będziemy bogaci, w końcu już nie trzeba będzie nic w życiu tak, robić. Tak było napisane, że można brać wszystko stąd. Z Parku Narodowego. Tak. Kogo zabijesz? To już musi leżeć, bo tu już nie można ruszać. Faktycznie tam się ktoś ukrywa. Ty, on się słabo ukrywa. Powiedziałem, że on ma lampę błyskową, jak robi zdjęcia. Nie wiem. To go zdradziło. Słabi zwiadowcy. No oczywiście, że zajrzymy. Taki się tak będzie się pewna, śmiała, pewna tego, co robię. Trzymasz? Nie. Ty nie trzymaj lepiej. Wejdziesz z aparatem? No wejdę. Chyba. O Boże, to już trzeba podpierać się trochę ręką. Asekurować. A ogólnie spoko. Jak tam? Podoba się? A wystarczyłby jeden prosty ruch, żeby ułatwić sobie życie. Testuję kryształę. To by mi się nie spodobało, bo takie gęste, fajne pajęczyny. Chodźcie, no. O, super. Pokażę wam. Takie różne fajoska. Fajoska. Taka jaskinia. Drodzy Państwo, teraz będziemy wchodzić w wielką szczelinę pomiędzy kamienie. Włączamy latarkę. Idziemy. Nie wygląda to. Bardzo ładnie to zapowiedziałeś. Mamy mało miejsca jest i plecak mamy na plecach. No, musimy chyba zsunąć troszkę. Zsuniemy plecaki. Oświeć mnie i idziemy. Chyba, że Państwo przed nami nas wrobili, że tam się niby wchodzi. Ale to nie jest takie. Już tam zostaniemy. Ale tam jest jakieś przejście. I się to nazywa dziurawy kamień. Czekaj, bo tu mi musisz świecić. No już ci świecę. Nie w oczy. Ja nic nie widzę. Okej. Mogłam też wyciągnąć latarkę. Okej. To by było sensowne. No, ale na pewno tam da się przyjrzeć. O, trochę się świecę jednak. Zaraz mi woda wypadnie. Czy są tu nietoperze, nie? Ej, włącz tę latarkę ty. No wiesz co, nie mam tylu rąk. To daj, aparat. Dobra, nie, idźmy. Idę za tobą. Trochę się zaklinowaliśmy z plecakami ze wszystkim. Jak tam, gratniku. Naprawdę nieźle. Bo to nie jest tak, że jest wyżłobione, tylko po prostu przykryte przez inne kamienie, tak z tego co zauważyłam. I dość ciasno. A dobra, jest, widzę nie? Światło za jakiś czas. Tak, tam gdzieś jest światło. Ruszaj. Czekaj, bo ostrość mi zgubiła się. Dobra, idziemy dalej. Trzeba było mieć tylko. Tak, właśnie. Jest nasz aparat. Tego, no ja też nie. Dobra, idziemy. Nie zła, nie spodziewam. Ale na pewno tu można. No tak. Jak nie tuperze tu mogą? To i my możemy. O Jezu. Ej, kiedyś po prostu się chciałam pochylić. Aha, to można tu wyjść się da, czy się tak, nie tak, da? Ale gdzie? Tu są szczeliny się mieści? Ale to takie łatwe nie jest. To bez aparatu chyba, bo ja tu inaczej nie wejdę. Ja mi aparat podtrzymam. To ty nagraj mnie teraz. Poświecić ci? Nie, latarkę już możesz schować. Za mną ciemność i tylko światełko w tunelu. Przede mną Rafał. Wspinający się na górę. Ale numer. Może plecak zdejmij, ci podtrzymam. Ale pajęczyny, Jezus. Widzisz tędy i jest po co? Nie wiem. Ja pierdziulę.
Nie spodziewałam się tego. Ten plecak mi przeszkadza, ja wrzucę go tam, wiesz? Rafał, ale ja po tym wyjdę? A czemu nie? Czy tu zostanę? Czekaj, rzucę tam plecak. Okej. Dobrze, że się wchodził. Ale poczekaj, bo jak aparat ci podam? No ja wezmę to. Stary, ciekawe jak. Zostawił mnie tu, no. Czekaj. Ej, słuchajcie, mam do pokonania jakieś... Tam się wchodzi i tam coś jest? No wejdziesz, tylko... Dobra, dam radę, spoko. Czekajcie, co mam aparat? Dobra, Grażyna, już wyłaź z tamtej dziury, bo zasiedziałaś się. Daj. Nie wierzę. Jeszcze poproszę zdjęcie najpierw. Dobra. Już. Ja nie jestem na dole tej dziury, jestem w połowie. No wiem. Byłam przed chwilą jeszcze niżej. No dobra, Graża, jak teraz wyjdziesz? Spoko. A ci co? Ścianka w manufakturze. A ci co przed nami szli i mówią, o, czyli da się jednak tędy wyjść. Proszę. Da się. No i jesteśmy na szczycie. Tylko, że oni tam będą czekać, aż wrócimy może. Tak. Ale zobacz, jaki kawał ominęliśmy tutaj w sumie. Stąd wyszłaś, tak? Co? Z tamtej czeluści ja? Gdzieś. Nie wiem. A ja się w kolano trochę walnęłem. Aha. Ale ogólnie jest git. Muszę znaleźć telefon. Ale pięknie tu jest, nie? Bardzo ładnie. Ale numer. Piona. Grotować. To jaki Spider-Man. Ty, w tej pajęczynie cię nic nie ugryzło? Dobra, nie nabijam się, bo sama we mnie lepiej nie wygląda. Wow, zobacz, widoczki. U? Zaraz, już widzicie? Coś widzicie za mną? Czekajcie. No nie, dobiegłam do ciebie, to uciekłeś. O, wow. O, wow, pięknie. A trasa się zrobiła taka, o teraz. Co śmiesznego. Jak widać, trasa jest mocno zróżnicowana. Teraz na przykład troszkę się uspokoiła, jest taka szeroka ścieżka, wygodna. Co prawda no pod górę, ale jednak idzie się lekko. Momentami no były skały, na jednej różni. Ale mi lżej się idzie właśnie po takich skałach, jak trzeba się wspinać. Bo się nie skupiasz na tym, że idziesz, nie? A po schodach tak. Po schodach to jak w blok. Żyjesz? Czuję, że żyję. Za 15 minut jest zamek i kawiarnia. Aha. Ale już prostą ścieżką tylko. Dotarliśmy do miejsca, gdzie czarny szlak spotyka się z czerwonym. Jest tutaj taki oto głaz. Podoba mi się ten głaz. Jest to skalny grzyb, który tak z biegiem czasu jest coraz bardziej osłaniany. Odsłaniany. Tak. I modeluje się w kształt grzybka. Woda. Powietrze, wiatr, ziemia, ogień i inne żywioły tutaj. Jakie jeszcze inne odsłaniają go. Co? Jakie jeszcze inne żywioły? No ty lubiłaś Witch. Elektryczność była. Elektryczność odsłania tę skałę? Nie, ona nie akurat. Nie wiem jak i kto się tego podjął, ale tu jest taka ładna kosteczka. Tak długo jeszcze w górę. Co to robi? Już prawie jesteśmy przy zamku. I naprawdę nie dziwi nas fakt, że ten zamek był trudny do zdobycia. Koło by się chciało. Nie zdobyty nigdy, tak naprawdę. Więc tak, nie dziwota. W 50-kilowej zbroi też bym nie chciał podchodzić pod ten zamek. Dobrze, że co jakiś czas są takie tablice. Można poudawać, tak. Że się czyta i złapać oddech. Nie, czytamy przy okazji. Nikt nie widzi, że nie żyje. A dobrze jest się zatrzymać. Się tak śmiejemy, nabijamy sami z siebie, że tak nas ciągnęło w góry, a teraz tutaj... Szok, niedowierzanie. I że my to bardziej nad morze na goferka zawsze jeździliśmy, tak nie ten kierunek. Ale nie, naprawdę fajnie. Wiadomo, że trochę wycisk jest, ale jak robimy sobie przystanki, to jest bardzo przyjemnie. Dobra, my jesteśmy siedliśmy nie jak tacy ten wojownicy, ten, tylko bardziej jak tacy hobbici, bo dopiero wyjdziemy, to już jakiś podwieczorek. My już myślimy, bo Rafał zobaczy, że tam jest kawiarnia, to myślimy, czy coś na słono, czy coś na słodko. Okej, widoki są tego warte.
turystyka w trakcie epidemii. Wszystkie zasady rozpisane. Nie trzeba już nosić maseczek tak na takich terenach zewnętrznych. Ale nadal zdrowy rozsądek przede wszystkim. Po drodze kilka razy zwątpiliśmy, masz, tak. Ale ten zamek istnieje i do niego dotarliśmy. Elegancka, pierwszy czarny szlak w tym sezonie. Szok. W tym sezonie, panie. No, ale wygląda zamek kozacko, musisz przyznać. Chociaż polski. Drodzy Państwo, nie wiem jak to się stało, ale tutaj wjechało auto. No właśnie, jakaś inna trasa, kurczę. Może mniej wymagająca niż nasza. Hello darkness, my old friend. Meet again. Hello fitness. A no, nie mam siły zwiedzać zamku. Super ten zamek, tak się cieszyłem. Jak już tu wszedłem, to już się nie cieszę. Obejrzymy sobie na YouTube. Wchodzimy na zamek. W ogóle tutaj jest taki bardzo znany kasztelan, który jest youtuberem zarazem. Nazywa się Jędrek i ja często jego filmy właśnie oglądam. Mam nadzieję, że tutaj. Ma na imię Jędrek. Co? Ma na imię Jędrek. Ma na imię, tak. Budynek bramy zwany wartownią, przez którą wchodziło się na pierwszy dziedziniec. Tutaj jest też kasa biletowa, bilet normalny, 7 zł ulgowy, 5. A tam jest karczma, prawdziwa, średniowieczna z szyldem. Idziemy tam. Już nie wiem. Nie, zamek, ale tu zobacz, jakie jest piękne, obwarowane kamieniami. O, wróciłam, faktycznie. No. Jesteś w zamku, który powstał 600 lat temu w średniowieczu. Jak nie myślą o mnie? Aha, tak, czyli że nie możemy się tu aż tak rządzić, ale my w domu też tak nie śmiecimy. Także spoko, luz. O kurcze, pięknie. Pięknie. Ale no, taki zamek, który można zbudować. Ja myślałam, że my się urządziliśmy fajnie, ale Masia, to kurde. To się ktoś jeszcze fajnie urządził. Ej, nie chciałabyś mieszkać w takim zamku? Co ty zrobisz w domu komendanta i w stajni? No ładnie. Ukryła mi się gdzieś za kamieniem. Tu jesteś. Jeszcze z takich ciekawostek, to zamek Chojnik został wniesiony w... Został tu wniesiony pod taką górę? Nie umiem mówić właśnie. Tak, on został wniesiony w XIV wieku przez Bolka drugiego księcia, tak, tego mocarnego, Siednickiego. No to mocarny. Tak, no dlatego taki mocarny był. Potem jego żona księżna Agnieszka dała to jakiemuś rycerzowi, który nazywał się Szof II i zwany był Gottsche. Nie dała, tylko osadziła na zamku. Tylko go osadziła? To on taki wielki był, że tylko można było go osadzić na zamku. Tak. No i potem już ten ród Szafogotszów tutaj sobie władał. A potem walnął piorun i już potem jest tylko dla turystów, dla nas. Chyba jednak odsyłamy was na kanał Jędrzeja tak, Kasztelana. Tak. Albo na Wikipedii. Ty, Grażyna, tam jakaś muza leci. Ma nawet film. Tak? No to idziemy. Wow. To też jest ładnie. Bardzo ładnie. O, już się zabił jeszcze. Fajnie. Miejsce tego samego roku Henryk Pierre z Atkowni. W 1353 roku odwrót, do którego można było przymocować jednocześnie cztery. W 1526 roku przystosowano zamek do możliwości wykorzystania broni armii. Doszkoliliśmy się troszeczkę, także wreszcie będą jakieś sprawdzone informacje. Jesteśmy na wysokości 627 metrów nad poziomem morza i ten zamek rzeczywiście nigdy nie został zdobyty. Niestety został zniszczony przez piorun, który w niego uderzył i wywołał pożar, więc tylko zostały tutaj ruiny. Muszę powiedzieć szczerze, że to jest dziwne, bo oni tutaj nabierali wodę, a mają dziurę w wiedrze.
No, to no. Dużo roboty przy tym musiało być. Dwa razy więcej roboty trzeba. Ileż można siedzieć? Spinałam się jeszcze wyżej. Widziałaś do góry? Ojej, ale się zachowało. To jest kaplica? Taka ławeczka. Ej, no ławeczka przewinna. Mm. Co, idziemy na górę tak chyba, tak jest, nie? Tylko że to jest wyjście, to nie jest wyjście na wieżę, chyba tam jest wyjście nie, na wieżę? Nie, osobno są. Szt, tak, bo wieża była. No najpierw tu, a potem tu. Na wieżę. Tak? Okej. Okay. To idziemy tu. Chyba, że to się tam przechodzi górą. Jak prawdziwi ucznicy, tak idziemy na mury. Tak jest. Zając pożycie do strzału. Troszkę opadliśmy z sił, ale zjedliśmy sobie po kanapeczce. Napiliśmy się wodę i zaraz wracamy. Nie wiem, czy z nową alergią. Taki jest plan. Ale widoki, o kurczę. Tak, tymi schodami się przechodzi dalej na takie drewniane i wchodzi się na wieżę. No taki widok z okna. Tak, spoko, spoko. Jak fototapeta. Nie jesteśmy jeszcze na samej górze. Ale szoki, jak jest pięknie. Coś tam widać jednak. Troszeczkę tak. A później zwierzę się schodzi prawdopodobnie tam w środku. No. Jezu, jak pięknie. To kolejny widok masz? Ładny. Przepiękny. No, pięknie jest naprawdę. To w ogóle nie ma po co nawet aparatu wyłączać. Przed chwilą byliśmy tam, gdzie pan z pieskiem. Ale tu... Co? Tam jak chmura przykryła góry. O rety. No zobaczcie tam dalej. To przychodzi cały krajobraz. Widać to wszystko tam, tak naprawdę. Pięknie. Buziaka musimy sobie dać. No chyba trzeba, no. Romantyczna chwila. Czekaj. A. Ale włosy przed. I zaraz kolejny widok nam się ukaże z wieży. Już sam szczyt zamku. Co? Jeszcze ładniej? Okej. Okay. No dobra. Teren przepiękny. To jakie skałki są fajne. Po takich chodziliśmy fragmentami. Rzeczywiście, ktoś tam się tam wspina. Jezu. Oprowadzę was szybko jeszcze wokół, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No jest przepięknie, cudnie. I w ogóle nie dość, że piękny krajobraz, to zamek też bardzo ładny. Pięknie to wygląda. Warto było na pewno przyjechać. Drodzy Państwo, tutaj piękne góry, szczyty, chmury, wszędzie zamki i w takiej właśnie przepięknej aranżerii. Ta kluska mi się tutaj położyła i łapie słońce. No i ostatni rzut oka jeszcze. Jest przepięknie. Ale lecimy zobaczyć jeszcze karczmę na dole, nie? W ogóle wyszło takie piękne, jest tak przyjemnie. Jest pięknie, przyjemnie i ładna pogoda. Także nie zapowiadało się dzisiaj rano, nie? Że będzie nie, aż tak ładnie. Nie, rano to padało, tak ponuro było. No, a teraz jest naprawdę bosko. I can fly. Nie sprawdzaj. Fajnie? Tu już jest mniej słonecznie. Ciasno. Ciasno jakoś tak troszkę. Ale już na pewno nie będzie ciasno tak jak między skałami dzisiaj. Chyba już 4 razy się w głowę uderzyłam. Jeszcze jest tak nisko. Ale już chyba widzę koniec. Rafała za to nie widzę. Już prawie zeszliśmy, a tu nas jeszcze nie było. Trzeba się wdrapać na jakąś prawie wieżę, która wieżą kiedyś była. Nie. Baszta. Ale to już w późniejszym okresie, w 17. Ile kasy? To nie jest skarbiec? No zaśmij się, hehe. Dzięki. Dotarliśmy jeszcze do karczmy. Są rycerze. No jakąś zupkę byśmy mogli zjeść tutaj. W takim doborowym towarzystwie. Ciekawe, co ta moja rybka zamówiła. Dam, dam, dam. Nie mogliśmy się zdecydować, więc znowu wzięliśmy różne dania, żeby sobie
kurczak, mamy tutaj bigosik, mamy tutaj syr. Smażony syr. Z fryteczkami, z bułeczkami i żurawiną obowiązkowo. A tutaj żur. Żur. Tu był żur. Nie żurawina, tylko żur, żur. Ostatnie spojrzenie na zamek i już powoli zaczynamy schodzić z góry najedzeni. Teraz pogodziło się zaraz. No właśnie jest przepięknie, przepiękna pogoda, słoneczko. Super, naprawdę mamy farta. Jak poprawnie schodzić z góry? Już nas kolana bolą. I ja cię kręcę, mamy prywatny balkonik. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby... No na bank są. Żeby wyciągnąć kubeczki, wrzątek. Jezu, jak to jest pięknie. Ten wrzątek, czego noszę w plecaku mi tak, tak dzielnie. Mamy backdripy ze sobą i będziemy robić kawkę. Z takim widokiem. Ja już się nie mogłam doczekać, aż przetestujemy backdripa tak w terenie. Zobacz, takim właśnie, kubeczki. Gdyby nie ta barierka? Tak, trochę przysłaniają i drzewa, ale jeziorko. Widać przepięknie jest. Tutaj piękna przyroda. Tu mamy wrzątek w bidonie. I zaraz parzymy kawki. Dla Rafcia Etiopia, czyli aromaty Air Greya, limonki, cytryny, wanilii i kwiatów. Bo nie, żebym ci nie przedarł. A jakich kwiatów? Wszystkich. Nie z wszystkich kwiatów, takich jakich lubisz. O. Takich jakie lubisz. Ale to pachnie! O. Pokaż. O, jak wszystkie kwiaty. Kocham. Z kawą. Ale nie pomylmy, nie? Która moja? Nie, no ta właśnie. To jest, aha, to jest Etiopia. Robocik. Który chcesz kubek? Zielony, wojskowy taki. Zielony. Chociaż taki navy blue bardziej by pasował w sumie, nie? Nie wiem, co powiedzieć. Ja będę pokazał. Właśnie nie wiem. Wiesz. Jak, wiesz. No wiesz. Wiesz. Ja, a on nie wie. Ja mam takimi rzeczami, jakie to jest fajne. Open here. Okej. Okay. No ej. Proszę no, się tu super, wkrócić trochę grazy, do nagrywania no. Chociaż. O. Ale już mi nocha włożyłaś moją Trzymaj kawę. Trzymaj albo tykę. Raz. Nie, nie, na tam na mrówkach, no. No ale to, wiesz, jeszcze aromat mrówek się dopisze wtedy. A dla mnie Honduras. Czyli kwaśny. Czerwone jabłko, orzech włoski, czekolada. Pamiętasz, jak to dokładnie robić? Nie, przecież przed chwilą zrobiłeś. Nie no, w sensie... Zalewać wrzątkiem. Zalewać trzykrotnie, nie, jak to jest... No tak, dopóki nie zrobisz. Otwórz filtr, tak, to minął, wszystko wiesz. Zalej filtr do połowy wysokości najpierw. Odczekaj 30 Dobra. Sekund, to była preinfuzja, pamiętasz, to była Dobra, infuzja. Dobra, siuzia tam. Lej sytuacja. Po prostu, Grażyna. Preinfuzja, do połowy. Na razie, tak jest. O Jezu, jak pachnie i jak ja kocham to, że jesteśmy w dziczy i mamy kawę. Kochasz to, że jest świeżo zapach. Tak, to połączenie. Tak jak wyglądam, tak się czuję, nie patrzcie. Dlatego potrzebujemy kawy. Ale się jara w ogóle do tatu. Zabierzesz siebie stąd. Ej, wylej na siebie wrzątek, żeby z tobą nie siedzieć. To nie wiem, czy to... Miał być czarny humor. A to prawda. A mnie cieszy każda kropelka kapiąca przez filtr do kubeczka. Czego? Niech mój śmiech pozostanie komentarzem. Jezu, tak się jaram. Ada. Patrz. Tu nie ma nic, a jest kawa. Niesamowite. Niesamowite. Niesamowita historia. Polej. Polej. Poczekaj, oprę się od ciebie, bo nie chcę mi się schylać. Aha, no daleko masz, daleko. Bardzo. Super jest. Cudownie. Whenever you need a good Whenever, whenever. Here are, there is a coffee of the gods. Oj! Skol! Skol! Ależ niespodzianka. Tu auto jednak jedzie, czerwonym szlakiem. Ale bo to kawałek się... Nie, bo to... A, nie wiem jak czerwony wygląda. Teraz w ogóle wracamy czerwonym?
Tak, właśnie. Jak auto tam dało radę, to nie damy radę. Relaksik był, relaksik. Ciekawe, czemu auto nie zjeżdżają czarne. Boją się. Dobrze. Wysek nie człap. Ładny kamień, duży kamień. Kamień mocny, kamień silny. Rafał wypił kawę. I teraz się zacznie. Tym razem na rozdrożu mijamy zejście na czarny szlak. Wracamy sobie czerwonym, ale tą samą stroną górę. No bo zostawiliśmy autko, to wypadałoby mniej więcej w tym samym miejscu się wyłonić. Że czerwony jest dłuższy. Tak, jest dłuższy, ale spokojniejszy. A tu jest tyrolka. Jak ktoś już nie ma siły, to po prostu się zapina i zjeżdża, nie? Okej. Okay. Zobacz, dokąd prowadzi. Tam w dół. Takie wąskie te przesmyki są w sumie. Nie, no tu drzewami. Zobacz, jak ładnie. Tylko trzeba się... A czekaj, ona jest tutaj. Ja myślałam, że gdzieś tam. Przepraszam, nie, tam to była gałąź. O, miałam pokazać to. Tu i tam w dół, że proszę. Niby to jest ta tyrolka. Akurat do zejścia całego, do auta nam prowadzi. Szybciej by się zeszło na bank. Nie mam karabinczyków, więc idziemy. Się zeszło nawet po drodze chyba. No, ten czerwony szlak to po prostu jak w parku, w sensie jest spadek, no to jasne, ale wygodna. Wiecie, co jest super tu? Zapach. Czuć las bardzo mocno. Las bukowy, tak pachnie buk. Las mocno. Ada, to jest ta grota ziemna, co Frodo się chował przed Nazgulami tutaj. Wiesz, że tu Nazgul taki z góry patrzył, szukał go, a on tam był Nazgul, schowany, tylko zasypało ją trochę. To Nazgur jakiś. Nie? Nazgur? Na zamku. No bo to jest liczy rzepa, inaczej nazywany w mitologii Tolkiena Nazgur. Znaleźliśmy takie miejsce na wypoczynek. My co prawda idziemy dalej, tylko chcieliśmy wam pokazać, jakie tutaj są zmiany w związku z epidemią. W razie czego, jakby ktoś się teraz gdzieś wybierał, no to te obostrzenia według mnie teraz już są i tak bardzo małe i dużo się pozmieniało, ale między innymi takie przestrzenie gdzieś tam, no to jednak nie należy w nich przebywać jeszcze. Ja chyba taki kamień jadę. Tak? Do grobu. Skąd my taki wytrzaśniemy? Właśnie tego jeszcze nie wiem. Nie, cały taki skalniaczek. W ogródku. No, ale ta trasa jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, też malownicza. Czy da się kupić, żeby jakaś firma ci przywiozła takie skalniaki, nie? Zależy, ile zapłacisz. Jakie wielkie, ogromne. Skoro tu przywieźli, no to chyba no ktoś się tym zajmuje, tak? No właśnie. Jakiś liczy rzepa and coś tam. Te olbrzymy z legendy. Jezu, jak tu pięknie. Dotarliśmy do miejsca, w którym czerwony szlak spotyka się z zielonym i nagle się zrobiło jeszcze bardziej stromo, co ciekawe. Ale tutaj już taka polana. Ciekawe, czy to nie była ta, co było ją widać z góry, z wieży. Ktoś tam sobie piknikuje albo co? Poleguje. A, tu jest zielony, tam jest strzałka, czyli taka bardziej ścieżka jakaś tam. A tu wracamy na czerwony, okej. Okay. Widziałam to miejsce na mapce, ale nie zauważyłam na początku miejsca docelowego, tylko ławeczki. Rafał zwrócił uwagę, że tu jest źródełko i dokładniej Kunegundy. Źródełko Kunegundy. Ja mogę powiedzieć szybką ciekawostkę. Kunegunda, wychowana przez złego kasztelana, według wychowania prawdziwych wojowników. A był złym kasztelanem? No tak powiedzieli tam na zamku. Tak, była o niej legenda taka, bo to nie wiadomo, czy to historia chyba. Tak bardziej chyba legenda. I ma swoje źródełko. I ta legenda ma źródełko swoje tutaj. Tak, to jest źródło legend. Zapraszamy na kanał Kustosza. Po merytoryczne. Kustosza. Kasztel. Kanał Kustosza. Reklamacja, kawa nie działa. Tak. W takich warunkach. Ale jeszcze długa droga przed nami. Może właśnie. I właśnie, bo to fajnie weszliśmy już, cieszyłem się, tak. A teraz to jest 45 minut zejścia, to nie jest I dotarliśmy do miejsca, gdzie czerwony szlak spotykał się z czarnym. Także tym razem od tej strony schodzimy na ten, którym już szliśmy tędy. No już jesteśmy blisko. Wróciliśmy. Jeszcze nie do samochodu, ale już prawie. Dziękujemy pięknie, było cudownie, tu jeszcze jakaś mopka, a tu był pan z pamiątkami jeszcze wcześniej. Pamiątki można też na samej górze obok jedzonka dorwać i tam kupiliśmy sobie dzwoneczek, mamy już niezłą kolekcję. Tak jest, zabieramy śmieci
I dotarliśmy do naszego autka. Tutaj się opłaca parking w środku, w knajpce. Takie fajne graffiti. I nasza bryka. To jeszcze na szybko w samochodzie pokażę Wam naszą pamiątkę z zamku Chojnik. O, właśnie, czy subskrybujecie nasz kanał i czy kliknęliście dzwoneczek, żeby Wam wyskakiwały powiadomienia? No, ładne o nowych vlogach, piękny jest i pokochaliśmy te dzwoneczki, kupujemy je z różnych miast z myślą o... Pokochaliśmy. Tak. Pokochaliśmy. Tak. Z myślą o naszej choince vlogmasowej z różnych podróży, z różnych miast. No i może później taki kącik sobie przygotujemy właśnie z różnymi pamiątkami. Zobaczymy, ale piękny zamek. Kolejna pamiątka zapakowana. Pani nam tu dała folię. I tak myślimy, że teraz wybieramy się jeszcze do Karpacza i stamtąd nagramy osobny odcinek, także już póki co dziękujemy. Nie spodziewałam się, że zrobi się tak ciepło. Jesteśmy na ramionczka, jest gorąco, przecudownie. Czyli co, żegnamy się z Wami chyba, dziękujemy za oglądanie, zapraszamy jak zawsze do subskrybowania, kliknijcie za dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem i jak zawsze do zobaczenia w sumie za chwilę. Jak zawsze do zobaczenia jutro, ale jeszcze wcześniej się spotkamy na spacerze w Karpaczu w kolejnym vlogu.